statystyki nie kłamią, tych bloków nie było za dużo z naszej strony na pewno. Ale tak jak mówisz, jeśli przyjdzie to w najważniejszym momencie, to tam machnąć ręką na resztę sytuacji. Wygraliśmy, trzeba się cieszyć. Gdzieś mieliśmy taktykę i gdzieś rozpisanego przeciwnika. No, były takie sytuacje, że faktycznie skakałem, ale gdzieś tam mnie przede wszystkim Kuba Kochanowski mijał. I powiem szczerze, że w pierwszym momencie nie wierzyłem, że wystawi do Timo, ale gdzieś wyrwałem faktycznie i to była też trzecia piłka z rzędu, jaką dostał w krótkim odstępie czasu, więc już musiałem zareagować, więc dobrze się wszystko złożyło. Od początku do końca tak naprawdę byliśmy dzisiaj zespołem i to najbardziej cieszy. A tak jak pokazał ten ostatni set, poprzednich też gdzieś był, czy my mieliśmy jakąś przewagę, czy przeciwnik, to nie ma żadnego znaczenia. Każdy, kto może iść na zagrywkę w każdej chwili, jest w stanie gdzieś zapunktować raz, drugi. Tak jak wcześniej wspomniany Tanema wchodzi w drugiej części czwartego seta i nagle zagrywa trzy asy. Więc siła ognia jest w tym elemencie z każdej strony spora i tak to będzie wyglądało, myślę, że podobnie w Rzeszowie. Kto wytrzyma, to zwycięży. Ja na pewno w końcówce trzeciego seta, no i ten czwarty to już w ogóle było szaleństwo, więc to czuć, tym bardziej, że faktycznie gdzieś przegrywamy, zdobędziemy jeden, drugi punkt i potem tak naprawdę na fali tego aplauzu lecimy do przodu, więc nam się bardzo dobrze gra z takimi kibicami. Ty akurat wiesz, jak to jest na Podpromie awansować do półfinału Plus Ligi. I chciałbym to powtórzyć. Na pewno to oni muszą w tym momencie postawić wszystko na jedną kartę i mieć ten mecz, a my możemy to zrobić i awansować dalej, bo tak naprawdę jesteśmy krok z przodu, więc myślę, że nam się to uda, bo tak naprawdę, jak ci mówię, no nie mamy nic w tym momencie do stracenia, wszystko do zyskania, więc będziemy walczyć od początku do końca i myślę, że ci kibice nie przeszkodzą. Takie miałem wrażenie w tym sezonie, że nie mieliśmy takiego meczu, żebyśmy wszyscy zagrali na dobrym poziomie od początku do końca, a ten mecz taki był i mam nadzieję, że pójdzie to teraz do rozsądku.